Jesteśmy w Busku-Zdroju. To jest kolejny przystanek na naszej trasie rowerowej, bo tak oto rozpoczęłam swoją kampanię wyborczą. Promuję zdrowy styl życia, bardzo aktywny, a przede wszystkim spotykam się z mieszkańcami naszego regionu. Rozmawiamy o tym, co zostało zrobione, ale również mówimy o tym, co trzeba zrobić, ale to mieszkańcy mówią, co według nich należałoby przede wszystkim zrobić. Przemierzyłam już sporo kilometrów, ponieważ w sobotę ruszyłam ze Skarżyska Kamiennej przez Starachowice do Ostrowca Świętokrzyskiego. Wczoraj, w niedzielę, czyli 4 października, ruszyłam z Ostrowca Świętokrzyskiego przez Opatów do Sandomierza. Dzisiaj ruszyliśmy razem ze Staszowa przez Tuczępy, Stopnicę i tak oto jesteśmy w Busku-Zdroju. Ze mną jadą wspaniali wolontariusze. Tak jak Państwo widzicie, jesteśmy widoczni, a więc poruszamy się w sposób bezpieczny. Mamy też charakterystyczne hasło. Ja się teraz odwrócę, przepraszam Państwa bardzo. O! Hasło pochodzi od mojego imienia i nazwiska, Marzena Okład-Rewnowicz, czyli mam odwagę działać. I w ten to właśnie taki niestandardowy sposób przejedziemy wszystkie powiaty, a na końcu zrobimy takie podsumowanie, co przez te minione lata, przez które jestem w parlamencie, zrobiłam, bo to są konkretne rzeczy, również dla Busku-Zdroju. Bardzo mi było miło, jak przez lata mogłam współpracować bardzo dobrze z panem burmistrzem Waldemarem Sikorą, ale również przez wszystkie te lata wspierał mnie tutaj bardzo mocno wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Andrzej Zoch. Natomiast to, co chcę jeszcze Państwu powiedzieć, może takiego innego, w polityce rzadko jednak spotykanego, bo zwykle jest tak, że politycy pokazują się razem i prowadzą indywidualne kampanie. Ja prowadzę kampanię razem ze swoją drużyną, bo my jesteśmy drużyną. Dlatego też od Staszowa ruszyłam z panią, z radną Staszowa, Marią, z koleżanką radną Marią Malec. Ale za to już w Tuczępach przywitał mnie kandydat z Busku-Zdroju, czyli Andrzej Bydłosz. Ale całą trasę, Szanowni Państwo, na okręgu wyborczym od Staszowa przez Busko, Pińczów, Jędrzejów, Włoszczowe, Końskie pokonuje z kandydatem do Senatu, z Józefem Brykiem. Także nie mają ze mną lekko. Staramy się razem i pracujemy w drużynie razem, tak żeby po pierwsze zachęcić Państwa do pójścia na wybory 25 października. Jesteśmy normalni. I chcemy, żeby Polska była krajem, w którym wszyscy możemy znaleźć miejsce, mamy miejsce i razem ją zmieniamy. To jest dla nas bardzo ważne, bo my mamy odwagę działać. I nie leniuchowała, nie schodziła z roweru, jechała cały czas, pokonywała górki, dołki, ale takie jest życie, Szanowni Państwo. I taka jest też polityka. I my dzisiaj przyjeżdżamy do Państwa, do Busku-Zdroju. Do Senatu bardzo. Między innymi obwodnice Opatowa, Jędrzejowa, Morawicy. Między innymi budowa tego odcinka. Bardzo dziękuję, miłego dnia.